Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu Vlogmasa. Standardowo zacznijmy od kalendarza, zobaczymy co się kryje w trzecim okienku. Mamy tutaj z firmy Mark Hill Miracle Oils Nutrition Shampoo. Nigdy nie miałam nic z tej firmy, kojarzę, ale jeszcze jej nie próbowałam, więc mam tutaj do wypróbowania szampon. Jestem bardzo, szczerze mówiąc, ciekawa, 50 ml, więc starczy na kilka użyć. Jestem zadowolona, nigdy nie miałam i bardzo chętnie przetestuję. A teraz bierzemy się za ubieranie choinki, bo już najwyższy czas. Może nam troszeczkę zejść, zważywszy na to, że pewnie Liam będzie nam pomagał. No ale idziemy dekorować dom. Mamy kolejny wczesny poranek. Mikołaj już od rana jeździ na motorze. Mamy już tu przyniesione ozdoby i choinkę z garażu. Adam, Liam coś tu świruje. Całkiem zapomniałam, że mamy tą choinkę ze śniegiem, bo chciałam właśnie na ten rok już kupić zwykłą, no ale jak już dzisiaj mam ubierać, no to przeżyjemy jeszcze jedną zimę, ale boję się, że będzie, wiecie, wszędzie ten śnieg, bo on będzie pewnie ruszał cały czas tą choinką. Ma chłopak trochę zabawy. Więc na przyszły rok na pewno kupimy już taką zwykłą, bez śniegu, bo ona teraz robi bajzel, robiła jak nie było jeszcze Liama na świecie, dopiero z nim. W ogóle to dajcie znać, kiedy wy ubieracie choinkę. My tak właśnie na początku grudnia, żeby były te skarpety na prezenty. A w ogóle to nie mam dla Adama jeszcze prezentu do właśnie skarpety, więc muszę w któryś dzień podjechać z Liamem i kupić, nie wiem, może jakieś świąteczne skarpetki, trochę słodycze. A jego prezent pod choinkę już zamówiłam właśnie dzisiaj, więc mam nadzieję, że tylko przyjdzie, to Wam pokażę, co mu kupiłam. No a teraz bierzemy się, szczerze mówiąc, jestem już zmęczona, jak sobie pomyślę o rozkładaniu tego wszystkiego. Może pójdzie szybciej, bo w tym roku mam Adama do pomocy, ale również mam Liama do pomocy, więc też może pójść wolniej. Tutaj mamy ozdoby. Mój mąż śpiewa w kuchni. Liam śpiewa ko mnie. Tu mamy łańcuchy, zaraz przyniosę te, co dokupiliśmy. Tutaj są wszystkie bombki i nasz aniołek. I tu jeden Liam i drugi Liam. I tu gdzieś jest... trzeci Liam z Liamkiem. Co tam masz, kochanie? Siebie? No widzisz, ale będzie zaraz bajzel. I tu mamy światełka. I tu są jeszcze bombki te Disneya. Tu widzę, że schowałam jeszcze takie, chyba mama mi przysłała. I jeszcze i takie różne inne stópki. No, mój mąż zaczyna przygotować obiad, więc ja nie wiem, czy nie zabiorę się najpierw za zdobienie góry. Na zdrowie! Dziękuję. Tutaj masz. Liama nie będziemy szaleć. Mam tylko takie lampki z Mikołajem. Tu mu na okno zawieszę. To położę też. Strasznie mi się to podoba. Kiedyś Marsa to mi przysłała. To były czekoladki w kształcie marchewek. I tak zostawiłam właśnie, żeby... takie dla dekoracji były. Jeden łańcuch mu gdzieś zaraz powieszę. No, więc u niego wiszą lampeczki. Tą ozdobę mu położyłam i tutaj zawiesiłam łańcuch. Myślę, że to fajnie będzie wyglądać. Nie będę mu nic innego kładła, bo on jest tu jeszcze malutki. Lepiej, żeby nie miał pod ręką nic. Miałam sobie jeszcze o tych żelowych naklejkach z pigmentkami. Nie było super, bo sobie nakleić. Chociaż wyglądają prosto, a wcale nie było. Ale wygląda super. W zeszłym roku w sypialni tutaj mieliśmy łańcuch z ozdobą, ale trochę się boję w tym roku, bo Liam tam sięgnie i wolę nie ryzykować, więc w sypialni też jest minimalnie ozdób. Będzie tylko tutaj łańcuch z pompką i te reniferki. Ale one są takie czaderskie. Strasznie jestem z nich zadowolona. No, taką bombeczkę powiesiłam, ten łańcuch, co kupiłam. No i zawsze wymieniamy, znaczy ja wymieniam to serduszko, I want for Christmas is you. Normalnie mam to, więc w sumie
tyle świątecznego klimatu tutaj będzie. Myślę, czy jeszcze tu coś nie powiesić na tym, bo na zdjęciach. Zobaczę jeszcze, jak zrobimy na dole. Wiecie, jak tam wszystko przystroimy, jak mi coś zostanie albo coś wykombinuję, to jeszcze coś tutaj dołożę. Wcale nie jest prosto składać choinkę z dzieckiem. Już się przekonaliśmy o tym na początku, bo chcę wszystkie zabierać nam części. Wszystko jest w śniegu. Wszystko. Mały kradnie części. My możemy złożyć choinki. Jesteśmy bliscy tego, żeby ją dzisiaj wyrzucić i kupić znowu. Tak nam pomaga Liam. Śnieg wszędzie, złożyć się możemy, zabiera wszystko. No i w kuchni takie zmieniliśmy też drobiazgi, zawsze mamy lampki. Myślę, że to super wygląda w domu, jak i z zewnątrz, jak ktoś przychodzi, super to się prezentuje. Oczywiście tutaj wylądował pan Mikołaj. No i tak z zeszłego roku mamy tu solniczkę, pieprzniczkę, to od mojej siostry kiedyś tam, więc normalnie to jest cały rok, ale na święta wyciągam tak bardziej do przodu. Tu w ogóle nasz obiadek, Adam dzisiaj zrobił beef casserole, on jest bardzo dobrym kucharzem, tam nam się już ziemniaczki praktycznie dogotowały i zgadnijcie, czyja jest ta pomidorówka, założę się, że nie zgadniecie. Oczywiście ściereczka i rękawica taka świąteczna też musi być, no i w sumie w kuchni to tylko takie zmiany. Co jeśli chodzi o kalendarze adwentowe z czekoladkami, to po pierwsze jest dokładnie tak jak przewidziałam, Liam ma w nosie czekoladki, jakieś podsuwamy mu coś dziwnego w podejrzanym kolorze i każemy mu jeść. Wczoraj w ogóle zapomnieliśmy mu dać, więc dzisiaj miał dostać dwie, ale on nakarmił nas, więc no ja nie narzekam, ale tak myślałam, że nawet nie spróbuję. Dla nas lepiej. Z tego jestem bardzo zadowolona, ponieważ nie zauważyłam, ale oprócz tego, że są te właśnie Kinder Mini, są te z tymi płatkami, to jest cereal, nie wiem jak to się nazywa, takie chrupkie, wiecie, no kojarzycie pewnie to. Uwielbiam, po prostu uwielbiam obie, nie wiem, które bardziej, obydwie są czekoladki przepyszne, więc bardzo się cieszę, byłam pewna, że wszystkie są takie. Więc ten jest jeden z najlepszych kalendarzy, jakie miałam. Chyba przebił go by tylko kalendarz z Linda, bo uwielbiam Linda. I czekoladki Adamowe też myślałam, że to są zwykłe takie, wiecie, twarda kawałek czekolady, ale są też takie z nadzieniem, więc dzisiaj się ze mną podzieliliśmy się na pół. Ja dam mu pół swoją, mi dał pół swojej i okazała się taka fajna z nadzieniem, więc naprawdę porządne kalendarze kupiliśmy w tym roku. Jeśli chodzi o ten wieniec, to chciałam coś tu dołożyć. Nie mam nic czerwonego, plastikowego, żeby dodać koloru. Bombki wszystkie złote i srebrne, więc dołożyłam taką błyszczącą srebrną bombeczkę i taką złotą gwiazdeczkę. I wydaje mi się, że troszkę lepiej to wygląda, bo jest trochę więcej na tym. Dwa lata temu jak kupowałam, to była taka kokarda, więc no dawała koloru, ale dwie kokardy no będą wyglądać głupkowato, więc nawet nie dokładam żadnej kokardki, mam małe czerwone kokardki, ale w tym roku będzie taka bardziej, wiecie, spokojna. Nasza przygoda z choinką skończyła się tak, że tamta poszła na śmietnik i Adam pojechał po drugą kuku. Ponieważ nie mogliśmy zamontować tej nóżki, ja już miałam w zeszłym roku z tym problem i nie miałam jej dokręconej kompletnie, a teraz boję się trochę z Liamem, więc Adam stwierdził, że to już jest znak i trzeba kupić nową i myślałam, że nie będę mogła mieć takiej, wiecie, ala zaśnieżonej, ale jest taka niby oszroniona. Mają w ogóle dwa rodzaje tych gałązek, takie i takie. Nazywa się Twilight, Adam kupił ją w Wilko. I dalej wygląda jakby była, wiecie, taka obruszona śniegiem, a nie ma już tych paprochów na ziemi, bo tu była masakra po prostu sprzątanie, więc bardzo, bardzo się cieszę, wygląda rewelacyjnie. No i zabieramy się za dekorowanie. Proszę, pierwsza słupka wisi. Na razie założyliśmy światełka. Póki co Liam jest ok, chodzi cały czas naokoło. Zaczęliśmy od kokardek. Adam mi podaje, bo mówi, że jestem zbyt zorganizowana, żeby mi tutaj przeszkadzać. Tam mam pomocnika. Halo? Jest zainteresowanie? O, ale nie psuje. Tu sobie tak troszkę przystroiłam tą ramkę. I choinka już ubrana. Pięknie ten kolor taki szarawy tej choinki wygląda. Staram się wszystko takie ciężkie, jak na przykład to jest takie jakby ze szkła,
Albo tutaj taka piękna ozdoba, żeby wszystko było na górze, żeby ten mały nie dosięgnął. Ale pięknie. Taka bardziej stonowana się zrobiła przez ten kolor. Ale dalej jest kolorowa przez ozdoby. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, jakie wy macie choinki. Czy wiecie, jedno, dwukolorowe, czy bardzo dużo kolorów. Dzień dobry. Skarpety również zawieszone, więc już niedługo trzeba będzie je wypełnić. Mój jest Mikołaj, to jest Adama i ten będzie Liama. Może w przyszłym roku zrobimy sobie takie personalizowane, byłoby też super. Tu jeszcze owinęłam. Tak. O, dzień dobry. Pan będę tylko przechodził. Wieniec tak się prezentuje. I dziękujemy serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro.